Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o aborcji eugenicznej i o wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zapraszam. Pewną inspirację dla tego filmu stanowi materiał na kanale Szymon Mówi na spokojnie o aborcji. Jest to materiał, z którym w wielu punktach się nie zgadzam, natomiast uważam, że jest to jak najbardziej film godzien polecenia, dlatego że porusza on całe spektrum problemów związanych z tą tematyką, jak również jest dobrym przykładem, jak należy o trudnych rzeczach dyskutować. Także jak najbardziej zachęcam do zapoznania się z nim, choć oczywiście będę w kilku punktach wobec tego materiału jak najbardziej polemiczny. A więc do rzeczy. Kilka słów o tym, jak należy oceniać aborcję. Najpierw kilka założeń, takich podstawowych, fundamentalnych spraw, które należy rozważyć i na których jakby Kościół katolicki buduje swoje spojrzenie na tę sprawę. Pierwsza rzecz to moralność należy oceniać rozumowo. Może się to wydawać oczywiste, wcale oczywiste nie jest. Otóż spontanicznie jesteśmy skłonni do tego, żeby oceniać moralność uczynków na poziomie naszych uczuć. Praktycznie każdy tak robi, na poziomie takim spontanicznym. To, co wydaje nam się właśnie uczuciowo, gdzieś tam odbieramy jako pozytywne, słuszne, wydaje nam się dobre, jeśli nie, to wydaje nam się to złe. I praktycznie każdy tak robi. Jest to błąd. To znaczy, co do zasady, powinniśmy, gdy chodzi szczególnie o te trudne zadania, zagadnienia moralne, powinniśmy badać sprawę na poziomie rozumu, szukać w naturze jakichś zasad i starać się je później zastosować, badać rzeczy rozumowo. Kolejne założenie to jest to, że człowiek jest człowiekiem od poczęcia aż do śmierci. Uważam, że nie ma żadnego racjonalnego powodu, aby przyjmować inaczej. Człowiek tuż po urodzeniu ewidentnie jest człowiekiem i w zasadzie nikt tego jeszcze w tej chwili nie neguje. Człowiek 3 godziny przed urodzeniem, nie widzę powodów, aby przyjmować, że jeszcze nie jest człowiekiem. Nie widzę powodów, aby fakt urodzenia się, porodu przyjmować jako taką granicę, gdzie człowiek właśnie staje się człowiekiem. I dalej, cofając się 2 dni wcześniej, również nie ma powodu. I dalej, cofając się jakby w czasie, nie widzę racjonalnych powodów, aby przyjmować, że to jeszcze nie jest człowiek. Ciało tego człowieka oczywiście się rozwija. Mamy moment poczęcia, gdzie już mamy do czynienia z całym genotypem tego człowieka, to znaczy ten człowiek już ma swój materiał genetyczny i jego ciało od razu zaczyna się w ten czy w inny sposób rozwijać. I od tego momentu nie ma już żadnego takiego dramatycznego momentu, który moglibyśmy uznać za drastyczną zmianę, że to w tym momencie to coś staje się człowiekiem. Nic na to nie wskazuje. Nie ma żadnych takich drastycznych momentów w trakcie rozwoju człowieka. Wszystko na to wskazuje, że jest to płynny rozwój tego genotypu, który został już, który powstał w wyniku poczęcia. Oczywiście nie ma to nic wspólnego, słyszałem o argumencie, że to przecież moja ręka, gdy ją odetnę, to nie jest człowiek, to jest, pomoże, to jest tak ten sam genotyp, znaczy ręka posiada ten sam genotyp, który posiada cały człowiek. Oczywiście to zupełnie nie ma nic do rzeczy. Po poczęciu mamy cały genotyp i ten człowiek już zaczyna się rozwijać. Czyli jeśli nikt nie wyrwie go przemocą, nie zatruje lub nie dojdzie do jakiegoś schorzenia, to po prostu ten człowiek będzie rósł. Tak, mamy od samego początku te geny tego człowieka i ten człowiek się rozwija, rośnie. Jeśli nikt mu w tym nie będzie przeszkadzał, czy to świadomie, czy jakieś schorzenie tam się nie pojawi, to po prostu rozwinie się w dojrzałego człowieka. I nie widzę na poziomie racjonalnym żadnego momentu, który byłby tak drastycznym momentem, że należałoby przyjąć, że to już jest człowiek. Można powiedzieć, że oczywiście ciało tego człowieka, trzeba powiedzieć, że ono się rozwija. Natomiast rozwija się płynnie od momentu poczęcia. Rozwija się płynnie i rozwija się oczywiście również dalej po urodzeniu.
Jeśli ktoś zna jakieś takie momenty, które sugerowałyby, że tutaj dochodzi do takiej drastycznej zmiany, to jak najbardziej chętnie posłucham takich argumentów. Ja nie spotkałem się z żadnym dobrym, racjonalnym argumentem, który miałby wskazywać, że możemy mówić o człowieku dopiero od jakiegoś momentu rozwoju tego ludzkiego ciała w łonie matki. Ciekawym jest tutaj zdanie świętego Tomasza z Akwinu, które swoją drogą uważał, że człowiek otrzymuje duszę, czyli w zasadzie właśnie staje się człowiekiem w jakiś czas po poczęciu już, a jednak było dla niego zupełnie oczywiste, że nawet jeśli tam jeszcze nie ma ludzkiej duszy, to jest to człowiek, który właśnie powstaje. I nawet jeśli nie nazwiemy tego jeszcze człowiekiem, to i tak nasze akty wobec tego człowieka powstającego, nawet jeśli jeszcze nie ma tej duszy, według świętego Tomasza, to jest zupełnie oczywiste, one są moralnie tak samo, takie same, jak akty wobec człowieka już rozwiniętego, czyli odpowiadamy moralnie tak samo za czynności wobec tego człowieka powstającego, jak wobec tego, który już ma duszę. Także to jest również jak najbardziej racjonalne podejście, to znaczy nie widzę powodów, aby racjonalnych powodów, aby przyjmować cokolwiek innego, aby przyjmować, że można przemocą wyrwać taki płód w pewnym momencie, a w pewnym momencie już nie, bo co? Bo to już jest większy, bo już coś działa, a coś jeszcze nie działa. Jakby od momentu poczęcia jest ewidentnie momentem, który jest drastycznym momentem, kiedy dochodzi do zjednoczenia tego, stworzenia tego genotypu konkretnego człowieka i zaczyna się rozwój. I później to sobie płynnie trwa. Nie widzę później żadnego momentu, który można by racjonalnie przyjąć za początek człowieka. Kolejne założenie to założenie, że cel nie uświęca środków. Ta zasada mówi, że nie mogę uczynić czegoś bezpośrednio, konkretnie, moralnie złego, nawet po to, aby osiągnąć jakiś najlepszy cel. Jest to zasada, która oczywiście zawarta jest w Piśmie Świętym, u świętego Pawła, czyż będę czynił zło, aby z tego wynikło dobro, żadną miarą. Natomiast jest ona również głęboko racjonalna. I oczywiście jest tysiąc przypadków, kiedy jest to bardzo trudne. Jednak, jeśli ją zanegujemy, okaże się, że na poziomie racjonalnym nie mamy już żadnej realnej granicy, aby powiedzieć, że coś faktycznie jest absolutnie niedopuszczalne. Jeśli uznamy, że cel uświęca środki, że wystarczy wystarczająco ważny cel, aby dopuścić się praktycznie każdej zbrodni. Wtedy przesuwamy automatycznie całą moralność z obszaru działania rozumowego na działanie subiektywno-uczuciowe. Bo jeśli mi się będzie wydawało, że cel jest wystarczająco szlachetny, to będzie powód, żeby usprawiedliwić praktycznie każde działanie. Jeśli tą zasadę odrzucamy, praktycznie niszczymy tą etykę na poziomie racjonalnym. Rozum praktycznie nie jest w stanie znaleźć już żadnego oparcia, aby oprzeć się i powiedzieć, że to jest już niedopuszczalne. Nie. Rozum, jeśli tą zasadę się odrzuci, musi po prostu przyznać, no tak, ten cel był wystarczająco szlachetny, aby usprawiedliwić ten i ten uczynek. Można się wtedy kłócić, czy był, czy nie był, ale co do zasady, każde zło wtedy da się już usprawiedliwić, jeśli tylko cel był wystarczająco szlachetny. I polecam tutaj również materiał na kanale Szkoły Akwinaty, czy cel uświęca środki. To działa w ten sposób, że każdy tyran, każdy największy złoczyńca w historii ludzkości właśnie w ten sposób myślał, to znaczy negował właśnie tą zasadę. Uważał, że ma wystarczająco wielki cel, aby uświęcić, aby usprawiedliwić praktycznie wszystkie środki. Odrzucając tą zasadę, praktycznie niszczymy już w ogóle racjonalność moralności. Praktycznie pozostaje nam już tylko subiektywna, uczuciowa ocena, czy wystarczająco, czy nasz cel jest wystarczająco szlachetny, aby usprawiedliwić ten czy inny zły środek. A więc ta zasada jest koniecznie potrzebna, aby moralność pozostawała w sferze rozumności. Wracając teraz do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa aborcyjna była bez wątpienia wadliwa. Pozwalała na aborcję przy przypuszczaniu wad genetycznych. Zespół Turnera czy zespół Downa, tutaj również odsyłam właśnie do materiału Szymona, który również o tym mówi. Czyli bez wątpienia
pozwalała ona na po prostu rzeczy straszne. Pozwalała zabijać dzieci ze względu na to, że przypuszczano, że mają wady genetyczne. Z zespołem Turnera, jak i Downa, jak najbardziej można żyć. Szymon tutaj też przytacza właśnie nagrania osób z zespołem Downa, które mówią o tym, jak bardzo cieszą się, że żyją, że mają naprawdę piękne, spełnione życie. Z zespołem Turnera tym bardziej. I to bez wątpienia, to przypuszczenie wady genetyczne, to bez wątpienia, znaczy to ewidentnie była ustawa wadliwa i myślę, że to właśnie z punktu widzenia takiego racjonalnego trudno jest podważyć. Natomiast bez wątpienia w całej sprawie są również trudniejsze przypadki. I to są przypadki, na które powołuje się druga strona, mówiąc o przypadkach dzieci, które ewidentnie nie mają szans na przeżycie, które umrą na przykład po porodzie w przeciągu kilku godzin w straszliwych męczarniach. Urodzą się właśnie ciała, które są zmasakrowane, to będzie trauma dla rodziców, to dziecko tylko będzie bardzo cierpiało. O takich przypadkach mówi oczywiście druga strona, aby uzasadnić tą aborcję eugeniczną. I oczywiście to jest przypadek straszny, to jest wielka tragedia. Natomiast trzeba szukać takiego rozwiązania, które będzie najbardziej humanitarne, które będzie najbardziej racjonalne. To jest już, oczywiście taka sytuacja jest już wielką tragedią. Natomiast rozwiązanie, które my mamy w takiej sytuacji wybrać, musi być najbardziej racjonalne i humanitarne, jak to jest tylko możliwe. A więc przede wszystkim nikogo nie pozbawiając życia. To jest pierwsza rzecz. Nikogo. Czy to w łonie matki, czy poza łonem matki, po prostu nikogo nie należy pozbawiać życia. Oczywiście trzeba otoczyć opieką wszystkich. Oczywiście trzeba w takiej sytuacji, gdy mamy z takim czymś do czynienia, zadbać o dobro psychiczne, fizyczne, wszystkich tak dobrze, jak tylko potrafimy. Oczywiście matka będzie zasługiwała, potrzebowała w takiej sytuacji pomocy psychologicznej. Oczywiście to dziecko, które się narodzi i jeśli faktycznie nie będzie w stanie długo żyć, to oczywiście trzeba starać się w miarę możliwości ten jego ból uśmierzyć, ale nie w ten sposób, że po prostu jeszcze zawczasu, zanim się urodzi, wyrywamy je z łona matki lub wstrzykujemy mu truciznę. To w ogóle nie jest humanitarne, to w ogóle nie jest racjonalne. To jest barbarzyńskie. To jest barbarzyństwo, gdy w ten sposób traktujemy człowieka, który jeszcze się nie urodził, tak, ale który już rośnie, rozwija się, którego być może serce już bije, a mózg być może już pracuje. To naprawdę nie jest humanitarne rozwiązanie. Oczywiście trzeba zrobić, co się da, aby w takiej sytuacji rodzicom pomóc. To trzeba zrobić, co się da, aby zadbać o to zdrowie psychofizyczne matki, aby, czy też ojca, tak? Trzeba zadbać o to, aby ten ból uśmierzyć tego dziecka tak dobrze, jak tylko potrafimy. To jest wszystko jakby oczywiste, może nie jest oczywiste, natomiast to jest oczywiście koniecznie potrzebne. Natomiast rozwiązaniem nie jest zabicie zawczasu takiego rozwijającego się człowieka, dlatego że przypuszczamy, że jest on poważnie chory. Tutaj Szymon w swoim filmie Na spokojnie o aborcji mówi o tym, że no nie możemy takim ludziom kazać czekać na cud. Nie mówiłbym tutaj o cudach, to znaczy jak najbardziej też się może zdarzyć, natomiast warto zwrócić na to uwagę, że jest mnóstwo przypadków, które również można znaleźć w internecie, udokumentowanych przypadków, gdzie stwierdzono, że dziecko już nie żyje, albo właśnie ma głębokie wady genetyczne, a później jednak rodziło się zdrowe. I jeśli taka rodzina pójdzie za radą lekarza, który właśnie uważa, że trzeba dokonać aborcji, to być może właśnie zabije w ten sposób zdrowe, zupełnie zdrowe dziecko, które właśnie żyło i było zdrowe. To jest oczywiście tragedia i jest to bez wątpienia barbarzyństwo. Bardzo często w tej dyskusji ta druga strona zarzuca Kościołowi katolickiemu, że jest okrutny wobec kobiet. Otóż Kościół stara się być humanitarny wobec wszystkich. Stara działać racjonalnie, po prostu. Wszystkim okazywać współczucie. Wszystkim, niezależnie od płci. Tym narodzonym, jak i tym nienarodzonym. Kościół uczy, że nigdy nie wolno zabić niewinnej osoby. Niezależnie od tego, czy
jest to 6 miesięcy po poczęciu, czy 10 miesięcy po poczęciu. Po prostu tego nie wolno zrobić. I ludziom należy pomagać, nie zabijając innych ludzi. Nie zabijając innych niewinnych ludzi, oczywiście. I jak najbardziej, jeśli ktokolwiek jest w trudnej sytuacji, należy mu pomóc. Oczywiście zasługuje na pomoc chociażby właśnie kobieta, która jest w takiej sytuacji, że to dziecko jest najprawdopodobniej ciężko chore. To jest jakby oczywiste i jest jak najbardziej rzecz, którą również Kościół się zajmuje. To też na to zwraca Szymon uwagę w swoim materiale. Natomiast nigdy nie wolno zabijać niewinnej osoby, niezależnie od tego, jak ważne powody by za tym nie przemawiały, niezależnie od tego, jakie jakby konsekwencje, jakich konsekwencji w ten sposób się uniknie. To po prostu nigdy nie jest rozwiązanie. Robienie czegoś bezpośrednio moralnie złego nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem. Może się zdarzyć, że człowiek potrzebuje faktycznie w swoim życiu dokonać jakichś tragicznych wyborów, które będą miały jakieś złe konsekwencje. Jak najbardziej to się może zdarzyć, ale nigdy nie powinien robić czegoś, co jest bezpośrednio moralnie złe, tylko dlatego, żeby osiągnąć jakiś dobry cel. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.